Dobry wieczór Państwu. Paweł Jaworski, architekt urbanista. Z częścią osób pewnie już się spotkaliśmy w grudniu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, jak mieszkańcy mogą wpływać na przestrzeń gminy, miasta, na przestrzeń publiczną. Jakie istnieją drogi, mechanizmy prawne wpływania na to, co się w przestrzeni dzieje. Jak to robić skutecznie, jak współpracować z urzędem, kiedy to trzeba zrobić, a kiedy należy samodzielnie działać, współpracować ze swoimi sąsiadami, z innymi mieszkańcami w gminie. I cały swój wykład, który będzie otwierał dzisiejsze spotkanie, chciałbym podzielić na takie bloki. To będą poszczególne narzędzia prawne, które można wykorzystać w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, to znaczy co w przestrzeni gminy chcemy zmienić. Ten wykład nie powinien trwać dłużej niż 40 minut, tak jest pomyślany, i po nim będzie możliwość faktycznie zadania pytania. No i postaram się na te pytania odpowiedzieć. Dobrze, to lecimy. O, nawet się udało przełączyć slajd. Tych dróg kształtowania przestrzeni, czy jakby udziału mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni gminy, wydzieliłem zasadniczo 5 i prezentację opieram na podręczniku, który z Marią Prochaczek, z taką projektantką wizualną z Katowic, wydałem miesiąc temu. Jak przyjąć kontrolę nad światem, zaczynając od swojego podwórka. Nazwa czy tytuł znaczący. Chodzi oczywiście o kontrolę nad przestrzenią gminy. I pierwszy taki proces, taka pierwsza, właściwie nie procedura, bo to jeszcze nie jest procedura prawna, nie wymaga ona jakiegoś rozbudowanej współpracy z urzędem, to takie działania samodzielne. Część rzeczy w przestrzeni możemy zrobić sami my, czy wspólnie z ludźmi, z którymi działamy. Jest ich niewiele, no ale o nich też myślę warto poopowiadać, bo to jest taki dobry początek aktywności przestrzennej, takiej aktywności architektonicznej. Potem mamy dwa narzędzia takiego, powiedziałbym, pozytywnego kształtowania przestrzeni, inicjatywa lokalna i budżet partycypacyjny. Inicjatywa lokalna, czyli taki mechanizm, taka procedura, która umożliwia współpracę grupy mieszkańców, grupy mieszkanek z urzędem, którzy wspólnie chcą zrealizować jakieś zmiany. Każda grupa coś daje, czy to jest wkład rzeczowy, czy to jest wkład finansowy, czy jakaś praca wolontariacka, to spróbujemy rozwikłać. I budżet partycypacyjny w przypadku części miast, czyli znów taka droga, czy powiedziałbym taka forma konsultacji zmian w gminie, zmian też w przestrzeni gminy, podczas której zgłaszamy jakiś pomysł i on jest głosowany. Jeżeli zdobędzie poparcie, to później jest realizowany. I dwie drogi, takie legalne, prawne, o których rozmawialiśmy miesiąc temu, z punktu, znaczy koncentrowaliśmy się na tych aspektach proceduralnych. Dzisiaj o nich będę chciał więcej opowiedzieć, jakby kierując naszą wspólną uwagę na ich aspekt partycypacyjny, czy na kwestię udziału mieszkańców, społeczności lokalnej w działaniach prawnych. Decyzje administracyjne, przeważnie decyzje o warunkach zabudowy, z którymi się Państwo spotkacie, no i plany miejscowe, które każda gmina w Polsce sporządza, może sporządzać właściwie, jeżeli chce uregulować zasady rozwoju przestrzennego. I o tych 5 drogach opowiem, też podając jakieś przykłady, dlaczego, kiedy je można wybrać i dlaczego warto w ten sposób działać, o jakich krokach trzeba pamiętać, na jakie elementy należy zwrócić uwagę.
i na pierwszy ogień działania samodzielne, kiedy możemy mieć z nimi do czynienia. Kiedy chcemy wprowadzić jakieś drobne zmiany w przestrzeni, które nie wymagają ani zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę, kiedy działamy na gruncie, który jest naszym gruntem, tak, kiedy mamy prawo do tego, żeby na nim działać, to mogą być, nie wiem, nasadzenia zieleni, czy jakieś drobne prace pielęgnacyjne, naprawcze. Oczywiście na naszej prywatnej działce możemy działać w większym zakresie. Jeżeli to jest grunt gminny, wspólny, no to już w mniejszym, i ten kontakt z urzędem jest ważny i istotny. Może być tak, że wspólnie zadbamy o jakieś elementy zielone na gruncie, który należy do gminy, no i wówczas też nie musimy niczego zgłaszać i prowadzić żadnego postępowania prawnego. Działania samodzielne są dobre, tak jak już mówiłem na początku, żeby zainicjować współpracę w sprawach przestrzeni miejskiej, czy to przestrzeni wiejskiej, przestrzeni gminy, bo one są właściwie najłatwiejsze. I taki przykład dość przewrotny działań samodzielnych w przestrzeni akurat dużego miasta, to początek fundacji, którą reprezentuję, Fundacji Napraw Sobie Miasto. Nasza aktywność rozpoczęła się od tego, że umyliśmy dworzec w Katowicach Ligocie, chcąc zwrócić uwagę na to, w jakim stanie jest przestrzeń publiczna dworcowa, kto odpowiada za jej utrzymanie, kto powinien odpowiadać za jej utrzymanie, w jakim ona stanie się znajdować powinna. I to było działanie w pełni samodzielne, to znaczy grupa, właściwie wtedy inicjatywa nieformalna Napraw Sobie Miasto, zorganizowała wszystkie sprzęty do mycia, skrzyknęła ludzi i ten dworzec umyła. I jakie są, powiedzmy, takie kroki w ramach działań samodzielnych? Oczywiście to nie są jakieś kroki uregulowane prawnie i w żadnej z tych procedur nie będę mówił prawie każdej z tych procedur nie będę wskazywał na działania uregulowane w jakiejś ustawie. Bardziej to są etapy, które wydzielam w oparciu o swoją pracę, o pracę innych architektów, urbanistów, którzy się angażują we współpracę z mieszkańcami. No i pierwsza rzecz, czyli wyłapanie tego problemu, którym chcemy się zająć, tej kwestii, na której nam zależy. Oczywiście to nie musi być zawsze problem do rozwiązania. To może być tak, że chcemy coś w przestrzeni zmienić, ponieważ uważamy, że mogłoby funkcjonować lepiej, coś nas po prostu inspiruje. Chcemy, nie wiem, zadbać o zieleń przed domem kultury, albo zadbać o jakiś teren, o boisko trawiaste. Boisko trawiaste przy szkole. To są takie rzeczy, które na ten moment przychodzą mi do głowy. Druga kwestia ważna, no żeby nie działać samodzielnie, warto popytać ludzi, z którymi potencjalnie możemy działać, którzy będą naszymi partnerami potem w działaniach w przestrzeni gminy, o to, jak oni widzą daną sprawę, jak oni widzą daną przestrzeń, czy zgadzają się z naszym poglądem na zmiany, czy zgadzają się z naszymi pomysłami, czy może mają jakieś inne potrzeby. No i kolejna rzecz to wspólne tworzenie projektu i kiedy Państwo nad takim projektem pracujecie, no warto od razu się zastanowić, czy na pewno to jest wizja, czy koncepcja, którą można samodzielnie zrealizować, czy przez przypadek nie będzie takiej potrzeby, żeby wejść w kontakt z urzędem, ze starostwem powiatowym, żeby na przykład uzyskać pozwolenie na budowę. I tak jak mówiłem miesiąc temu, można to samodzielnie sprawdzić, zaglądając do ustawy prawo budowlane. Można też zapytać kogoś znajomego, kto akurat jest architektem czy inżynierem budownictwa, kogoś, kto prowadzi takie prace budowlane. Można też do tego starostwa zadzwonić i zapytać, czy nie będzie takiej sytuacji, że którąś z tych rzeczy, o której marzymy, o której myślimy, trzeba zrealizować po uzyskaniu odpowiednich zgód.
No i wreszcie faza realizacji projektu, faza na przykład sadzenia roślin, o których wcześniej mówiłem, czyli coś, co wykonujemy z grupą sąsiedzką, którą udało nam się zaangażować, no i coś, co dla mnie jest ważne, to planowanie kolejnych działań, żeby na tych akcji samodzielnej, takiej formule, nie wiem, zrób to sam, nie poprzestać. Patrzę na to bardziej jako początek zmian, na których nam zależy. Pierwsze takie narzędzie prawne, narzędzie legalne, o którym chciałbym powiedzieć, to inicjatywa lokalna. Ono polega na tym, że współpracujemy z urzędem, ale ta współpraca jest dość specyficzna. Czyli mamy pomysł na to, żeby zrealizować zagospodarowanie skweru na naszym osiedlu, gdzie mieszkamy. Albo chcemy zadbać o jakiś grunt publiczny przy obiekcie, w którym się spotykamy. Jest to, nie wiem, świetlica wiejska, jest to dom kultury, jest to jakiś ośrodek sportowy. I zależy nam na tym, żeby zaangażować się samodzielnie w działania. To znaczy chcemy mieć pełną kontrolę nad tym procesem zmian w przestrzeni, ale no, nie mamy środków, żeby przeprowadzić te działania. Chcemy skorzystać z pieniędzy publicznych, ale gwarantujemy, że ten wkład na przykład naszej pracy wolontariackiej będzie jakimś uzupełnieniem tego, co wyłoży urząd, co urząd gminy jest w stanie przygotować. I inicjatywa lokalna służy do rozwiązywania właśnie takich sytuacji, gdzie projekt jest realizowany z dwóch źródeł, czyli na przykład finansowo przez Urząd Gminy, a jeżeli chodzi o robociznę, o pracę przez grupę, która inicjatywę lokalną zgłasza. I przykład, który chciałbym podać, to jest przykład z dużego miasta, ale to nie jest ważne, ponieważ inicjatywę lokalną można realizować też w mniejszej gminie. To jest akurat warszawska sytuacja, osiedle Jazdów, gdzie mieszkańcy, broniąc domków fińskich, takich drewnianych domków, zorganizowali inicjatywę lokalną, przekształcili skwer w tej dzielnicy i stworzyli tam takie miejsce spotkań, scenę, miejsce piknikowe i te zmiany architektoniczne były dla nich pretekstem do tego, żeby organizować ludzi wokół tej idei. No i zaczynamy od tego, że myślimy o pomyśle, o jakiejś idei zmiany w przestrzeni, którą chcielibyśmy wdrożyć. Ponownie angażujemy w to, staramy się zaangażować w nasze działania, w nasz pomysł innych ludzi. W przypadku inicjatywy lokalnej jest to ważne z tego powodu, że wniosek o inicjatywę lokalną musi być poparty przez konkretne osoby, które deklarują na przykład świadczenie pracy wolontariackiej. I to świadczenie pracy wolontariackiej jest odpowiednio wyceniane, więc tak naprawdę im więcej osób popiera ten pomysł, no to pomijając to, że to jest generalnie lepiej, bo lepsze są te projekty urbanistyczne, które odpowiadają na większą liczbę potrzeb, to w przypadku tej procedury, tej sytuacji to ma dodatkowy walor, bo jakby zwiększa nasze szanse na pozyskanie finansowania zmian w przestrzeni. Jeżeli realizujemy jakieś działanie bardziej skomplikowane i angażujemy większą liczbę osób, no to kwestia podziału zadań tutaj jest bardzo istotna. Warto się zastanowić nad tym, czy ktoś ma jakieś szczególne kompetencje. Na przykład urządza tereny zieleni. Miał dotychczas doświadczenie w pracy z krzewami, z drzewami. Wie, jak drzewa sadzić, bo nie wszystkie można sadzić w dowolnym momencie i w dowolny sposób. Ktoś ma na przykład, nie wiem, doświadczenie brukarskie i może nam pomóc w układaniu bruku do utwardzenia chodnika czy jezdni. Ktoś może pomalować płot, ktoś może pewne elementy pozbijać albo po prostu je naprawić. Z tych kompetencji i z tych pomysłów, potrzeb, które mamy, tworzymy projekt i od razu myślimy,
jak ten projekt zamienić na wniosek. Wniosek o przeprowadzenie, zrealizowanie inicjatywy lokalnej można pobrać ze strony urzędu, jeżeli Urząd Miasta realizuje tę procedurę współpracy z mieszkańcami. Jeżeli tego wniosku nie ma na stronie, warto zadzwonić do urzędu i po prostu o to dopytać. W takim wniosku mamy informacje o tym, co tak naprawdę chcemy zrealizować, jakie wsparcie, czy jaki element pracy związanej z realizacją zmian w przestrzeni my deklarujemy, czyli na przykład praca wolontariacka w wymiarze 60 godzin, która ma pomóc w zrealizowaniu tego projektu. Opisujemy to, czego my oczekujemy, jakiego wsparcia potrzebujemy ze strony Urzędu Gminy. No i dajemy jeszcze jakieś inne ważne dla nas informacje, chociażby o lokalizacji projektu, który chcemy zrealizować, czyli nie wiem, wskazujemy działkę, czy jakieś miejsce, w którym ma powstać to, co jest dla nas ważne. No i taki wniosek trafia do urzędu. I ważne jest to, że później my uczestniczymy w jego przeprowadzeniu. To znaczy, jeżeli zadeklarujemy, że naszym wkładem jest praca wolontariacka, no to tę pracę musimy faktycznie świadczyć i jakby wywiązać się z tego zobowiązania, które złożyliśmy we wniosku. Jeżeli to jest jakieś świadczenie rzeczowe, no to musimy dostarczyć tych materiałów, na przykład budowlanych, które zobowiązaliśmy, co do których się zobowiązaliśmy, że one się faktycznie w ten dzień pojawią, kiedy inicjatywa lokalna ma być realizowana. Ważne jest to, że zrealizowanie inicjatywy lokalnej nie wymaga formalizacji, to znaczy nie musimy być ani stowarzyszeniem, ani fundacją, nie musimy być organizacją pozarządową, żeby brać udział w takiej inicjatywie lokalnej, żeby móc ją zrealizować. I projekty, z którymi się spotkałem, wykonywane jako inicjatywa lokalna, no to z jednej strony ten który wspominałem na osiedlu Domków Fińskich, ale z drugiej strony spotkałem się też z tym, że w jednym z miast realizowano rozbudowę i przebudowę dróg publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Także to mogą być też projekty o większej skali finansowej i o większej skali zaangażowania, jeżeli chodzi o pracę osób uczestniczących w działaniach. Budżet partycypacyjny czy budżet obywatelski, rzecz, która się już w miastach upowszechnia. To jest procedura właściwie jakby konsultowania wydatków z budżetu miasta, z budżetu, który jest wspólny na wszystkie działania publiczne. Budżet partycypacyjny często jest wykorzystywany właśnie do przebudowy przestrzeni publicznych, do przestrzeni, które należą do gminy i które z różnego powodu no, mają jakieś niedomagania, tak? Czyli nie wiem, mamy do czynienia ze skwerem w Śródmieściu, przy którym mieszkamy, albo ze skwerem na osiedlu domów jednorodzinnych, które jest tym naszym osiedlem, naszym miejscem zamieszkania. Chcemy go przebudować, chcemy zlokalizować tam plac zabaw czy jakąś siłownię plenerową, no ale nie ma w nas gotowości czy chęci realizowania tego samodzielnie. Może tego nie potrafimy, nie mamy na to czasu albo uznajemy, że właściwie to jest w całości zadanie urzędu i zgłaszamy nasz wniosek do przegłosowania, to znaczy poddajemy nasz pomysł głosowaniu, szukamy poparcia, które ma zagwarantować realizację naszego projektu. I z takich ciekawszych projektów, które powstały w wyniku działania budżetu partycypacyjnego, to przebudowa kilku ulic w centrum Łodzi na tak zwane wonerfy czy podwórce miejskie. To jest taka przestrzeń bardzo atrakcyjna, publiczna, taka ważna, cenna pod względem społecznym i estetycznym, gdzie wszyscy uczestnicy ruchu mogą się poruszać na równych prawach, gdzie nie ma wydzielonej jezdni, chodników, pasa dla rowerów, tylko poruszamy się wspólnie w jednej przestrzeni, więc jest to też przestrzeń bezpieczna.
No i to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ idea przebudowy takich ulic w centrum Łodzi powstała jako pomysł oddolny i wbrew protestom środowiska zawodowego architektów i urbanistów została zrealizowana, bo umowa społeczna związana z budżetem obywatelskim polega na tym, że jeżeli projekt zostanie przez mieszkańców wybrany i jego realizacja jest zgodna z prawem, no to on jest realizowany. I tak też się w Łodzi stało. I od czego rozpoczynamy? W pierwszej kolejności warto się zastanowić nad tym, jakich zmian potrzebujemy, o jakich zmianach myślimy. Oczywiście proces dochodzenia do projektu może być bardzo długi, może być oparty na bardzo szczegółowej diagnozie, badaniu potrzeb, rozmowach, wizytach w terenie. Ja to przedstawiam w takiej skompresowanej formie, żeby bardziej skupić się na różnych możliwościach niż szczegółowym drążeniu każdej z nich. O tym możemy porozmawiać w trakcie sesji pytań. Ponownie, ze względu na to, że budżet obywatelski to taka procedura, która wymaga zaangażowania dużej ilości osób, które w przyszłości poprą nasz projekt i na niego zagłosują, no to współpraca z naszymi sąsiadami, podział zadań w zakresie przygotowania projektu, no i przeprowadzenie mniej lub bardziej rozbudowanych warsztatów, czy po prostu spotkania, które ma doprowadzić do wypracowania jednej wspólnej, dużej koncepcji zmian. Gdy zastanawialiśmy się nad przebudową dużego podwórka w Śródmieściu Katowic, to nasza praca polegała na tym, nasza w sensie fundacji, w której działam, w której pracuję, że spotykaliśmy się z ludźmi o różnych potrzebach, którzy chcieli placu zabaw, którzy chcieli dodatkowych miejsc parkingowych, którzy chcieli terenu rekreacyjnego i zastanawialiśmy się, w jaki sposób te potrzeby pogodzić w ramach jednego projektu, w ramach jednej przestrzeni, która ma swoją skończoną powierzchnię, no i też pewne ograniczenia techniczne. Odbywało się to w formie warsztatowej, to były 3 spotkania, ale Państwo możecie to zrealizować w mniejszej skali, jeżeli nie ma potrzeby, żeby te spotkania aż tak bardzo rozbudowywać. Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku. Wnioski w poszczególnych gminach są indywidualne. Czasami wymagane są bardzo szczegółowe informacje, czasami bardziej ogólne. W zależności od tego, na ile jesteśmy gotowi na to, żeby rozmawiać o konkretach, to możemy wpisać albo oględny, taki ogólny opis projektu, albo przedstawić rozwiązania, na których nam zależy bardzo szczegółowo. Wskazujemy lokalizację w takim wniosku, opisujemy konkretne rozwiązania, których realizacja jest przedmiotem naszego zainteresowania. Budżetujemy wstępnie taki projekt. Do tego służą cenniki, które możemy znaleźć w internecie. O jednym z nich powiem na samym końcu. No i tworzymy listę poparcia takiego projektu. No, żeby ten projekt został wybrany w głosowaniu, to odpowiednio go promujemy. Dbamy o to, żeby był on widoczny dla innych mieszkańców w naszej gminie. I coś, co z mojej praktyki wynika jako ważny element, dbamy o to, żeby konsultować zmiany, które zostaną wybrane. To znaczy procedura budżetu obywatelskiego nie zakłada, uczestnictwa wnioskodawców czy osób popierających dane rozwiązanie w wykonaniu tego pomysłu, tak jak to jest w przypadku inicjatywy lokalnej, więc to jest nasz wysiłek i nasza chęć, żeby doprowadzić do tego, żeby albo ta współpraca przybrała formę konsultacji, albo tylko takich roboczych spotkań, żeby mieć kontrolę nad tym, jak potem projektant, architekt pracuje nad tym, co zostanie wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego. I teraz dwie drogi prawne,
które są przeważnie wykorzystywane przez mieszkańców po to, żeby się raczej zabezpieczyć przed wprowadzeniem jakichś inwestycji, niż wywołać pozytywne zmiany, ale to też jest ważny element zaangażowania. Mówiliśmy o tym miesiąc temu, dyskutowaliśmy o tym miesiąc temu, że mamy właściwie dwie drogi, takie dwie, co do zasady, dwie drogi lokalizowania inwestycji, czyli to są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i plany miejscowe na podstawie tych dwóch aktów, czy na podstawie decyzji i aktu i planu miejscowego można wydać pozwolenie na budowę. I teraz o tym pierwszym chciałbym szerzej opowiedzieć. Kiedy możemy mieć do czynienia z naszym zaangażowaniem, czy kiedy możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że powinniśmy się włączyć w pracę nad wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy? Tutaj na tym slajdzie umieściłem opis takiej sytuacji, z którą się kiedyś spotkałem, że no, gruchnęła plotka, że w dzielnicy na takim zielonym skwerze, który był dotychczas niezabudowany, powstanie osiedle i że inwestor planuje realizację budynków bez odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. I mieszkańcy obawiali się, że nowi mieszkańcy, to znaczy mieszkańcy, którzy się wprowadzą do nowo powstałych budynków, będą swoje samochody parkowali na tych parkingach, które już istnieją, albo jakby zabierali kolejne tereny zieleni pod miejsca parkingowe. No i to jest takie realne zagrożenie, które występuje w sytuacji takiej, kiedy nie zapewnimy odpowiedniej infrastruktury, żeby te samochody mieszkańców gdzieś mogły być pozostawione. I przykład, na który się natknąłem, pisząc ten podręcznik, to jest przykład akurat z Poznania, gdzie lokalne stowarzyszenia, grupy mieszkańców chciały zadbać o to, żeby w niekorzystny w ich rozumieniu sposób nie przekształcił się dawny stadion. Miało tam powstać osiedle i ono miało być zrealizowane w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Taką decyzję wydaje się wtedy, kiedy dla danego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i na podstawie tego, jak jest ukształtowane sąsiedztwo, ustala się jakby reguły gry dla danej inwestycji. I pierwsze, co warto zrobić w takiej sytuacji, to skontaktować się z urzędem i dopytać szczegółowo o tę sytuację, to znaczy sprawdzić, czy faktycznie dla danego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. No i jeżeli tak jest, no to zacząć działać. Warto skonfrontować swoje obawy z sąsiadami, z innymi osobami, które interesują się tym problemem i poprosić o pomoc. To jest tak, że w sporządzaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy mogą brać udział tylko strony postępowania. To jest postępowanie administracyjne, to nie jest taka powszechna, publiczna procedura, w której można brać udział, gdzie można konsultować jakieś robocze rozwiązania. Więc nasze zaangażowanie jako na przykład osób fizycznych, takich osób prywatnych, jest znacząco utrudnione i ograniczone, jeżeli nie jesteśmy właścicielami czy użytkownikami wieczystymi nieruchomości przylegających do tego miejsca, o którego złe przekształcenia czy negatywne przekształcenia się obawiamy. W Polsce działa szereg organizacji strażniczych, które pomagają mieszkańcom w takich sytuacjach. Jeżeli Państwo znajdziecie w internecie przez wyszukiwarkę stronę takiego stowarzyszenia Watchdog Polska, to na niej możecie odszukać listę organizacji z całej Polski, które wspierają mieszkańców we współpracy z urzędem w takich sytuacjach, kiedy sami mieszkańcy tego
zrobić nie mogą, bo nie mogą wykazać, mówiąc takim żargonem prawnym, interesu prawnego co do realizacji, co do udziału w tejże procedurze. I kiedy uda nam się nawiązać kontakt z taką organizacją i ona będzie chciała nam pomóc, to dzięki tej współpracy, którą ona oferuje, możemy zdziałać więcej, możemy mieć kontrolę nad tym, co się w przestrzeni będzie działo. To wygląda prawnie tak, że organizacja zgłasza chęć udziału w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy jako strona, no i potem już w tym uczestniczy. Może też ustalenia tej decyzji kwestionować. I to jest to uprawnienie, które organizacja strażnicza zajmująca się na przykład zagospodarowaniem przestrzennym ma lub może mieć, a którego państwo jako osoby prywatne zasadniczo nie macie. I druga sytuacja związana z kształtowaniem przestrzeni na poziomie reguł gry, a nie konkretnych inwestycji, to plan miejscowy, o którym mówiliśmy bardzo dużo miesiąc temu. Podobna rzecz, jest jakiś niezabudowany, niezagospodarowany teren w miejscu, gdzie mieszkamy. Obawiamy się, że może przekształcić się w sposób, który będzie stanowił zagrożenie dla nas. No i chcemy o to zadbać, żeby tak nie było. Albo mamy jakiś teren zielony, który jest publiczny. No i naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby przepisy prawne chroniły jego publiczny, otwarty, zielony charakter już na lata, no i żeby w przyszłości można było w tym miejscu zrealizować jakiś skwer czy obszar rekreacyjny. No i taki jeden z bardziej spektakularnych przykładów udziału mieszkańców w procedurze planowania przestrzennego. Kraków, jezioro Zakrzówek i działanie kolektywu Modraszek, grupy mieszkańców, którzy zmobilizowali się w celu ochrony otoczenia tego terenu przed zabudową mieszkaniową, i ponieważ w ich ocenie zagrażało to wartości ekologicznej tego miejsca. Ale Państwa działania oczywiście mogą być mniejsze, mogą też pojawiać się w sytuacjach mniej dramatycznych, czy jakby nie w sytuacji zagrożenia inwestycjami, które postrzegacie, które uważacie za ewidentnie negatywne. To może być po prostu zabezpieczanie terenu pod konkretne funkcje, tak jak mówiłem wcześniej. No i tak, ponownie to, co robię z mieszkańcami w takich sytuacjach, kiedy przygotowuję ich do udziału w procedurze planistycznej, no to jest spotkanie, to jest wspólna praca nad tym, czy na pewno mówimy o tym samym, jaki teren nas interesuje, jakie funkcje w przyszłości powinien pełnić. Sprawdzenie, czy teren nie jest już objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czyli tak naprawdę jeden telefon do urzędu i szybkie działania. Jeżeli jest tak, że teren planem nie jest objęty i że istnieje ryzyko, że zostanie zagospodarowany w ślad za decyzją o warunkach zabudowy, no to składamy wniosek o sporządzenie planu miejscowego i taki wniosek, jeżeli Rada Gminy się nad nim pochyli i ustosunkuje pozytywnie, wywołuje procedurę sporządzania planu. No i nasze działania polegają wówczas na tym, że składamy po pierwsze wnioski do planu miejscowego, czyli wskazujemy, że dany obszar, dany teren powinien być w przyszłości zagospodarowany jako teren zieleni. Zgłaszamy uwagi w trakcie konsultacji społecznych, w trakcie wyłożenia takiego dokumentu do publicznego wglądu. Jeżeli to nie jest wystarczające, żeby zabezpieczyć te rozwiązania, które są dla nas ważne, no to możemy się skontaktować z radnymi, ponieważ to oni ostatecznie zdecydują o tym, czy dany dokument będzie przyjęty i w jakiej formie. No,
jeżeli już ta sytuacja taka, powiedziałbym, ostateczna nie daje nam gwarancji zabezpieczenia tego wspólnego interesu, no to możemy jeszcze skierować nasze uwagi, nasze wnioski do wojewody, ponieważ to on, jak mówiliśmy miesiąc temu, kontroluje zgodność tego dokumentu z prawem i taka no już rzecz najbardziej ostateczna z ostatecznych, czyli ewentualnie interwencja sądowna i poddanie kontroli sądowej tego dokumentu, jeżeli uważamy, że został sporządzony niezgodnie z prawem. Tak, i to jest te pięć dróg, które możemy w naszej pracy z przestrzenią wykorzystać i gdyby próbować je zamienić na konkretną sytuację, z którą się stykamy, to proponuję taki eksperyment, że nie wiem, chcemy zrealizować siłownię na wolnym powietrzu, czy chcemy popracować nad zagospodarowaniem skweru w gminie, w miejscowości, w której mieszkamy. To w sensie prawnym przeważnie są elementy małej architektury. To jest taki typ bytu prawnego, nie wiem jak to inaczej określić, który przewiduje prawo budowlane i dla tych działań wyznacza odpowiedni typ aktywności. To znaczy, jeżeli elementy małej architektury, takie jak ławki, jak oczka wodne, fontanny, pomniki, jakieś rzeźby, chcemy usytuować w przestrzeni prywatnej, no to nie podlega to ani zgłoszeniu robót budowlanych, ani uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jeżeli ma być to element, który pojawi się na terenie publicznym, to wówczas mamy obowiązek zgłoszenia robót budowlanych i dostarczenia odpowiednich rysunków, map, opisów, które wskazują na to, co faktycznie chcemy zrealizować, w jakim miejscu. I musimy też mieć oświadczenie o dysponowaniu gruntem do celów budowlanych. To znaczy musimy dowieść, że ta inwestycja powstaje za zgodą właściciela. W przypadku gruntu publicznego takim właścicielem jest oczywiście gmina, czyli od urzędu gminy, miasta czy wsi powinniśmy taką zgodę uzyskać. I praca nad naszym pomysłem, no to tak, z jednej strony taka praca projektowa, czyli porządkowanie wszystkich potrzeb, pomysłów, z drugiej strony budżetowanie tych zmian. I tak jak już wcześniej wspominałem, do tego, żeby nadać ramy finansowe naszemu pomysłowi, służą mniej lub bardziej skomplikowane tabele do kalkulacji takich kosztów. Możemy zwrócić się o pomoc na tym etapie już do jakiegoś kosztorysta, architekta i tak dalej, ale możemy również zrobić to samodzielnie, wpisując w wyszukiwarce hasło ile kosztuje miasto. I miasta, które prowadzą działania związane z budżetem obywatelskim, bardzo często udostępniają takie cenniki, z których możemy się dowiedzieć, że postawienie ławki, czy zakup ławki i jej realizacja to rząd tam, nie wiem, 1500 zł, 2000 zł, realizacja dużego placu zabaw to około 350 000 zł, realizacja siłowni plenerowej to na przykład tam, nie wiem, rząd kosztów typu 150-200 000 zł. Oczywiście te koszty są przykładowe i ich dokładne oszacowanie wymaga jakby wylistowania wszystkich sprzętów i wszystkich prac budowlanych, które chcemy wykonać. To znaczy, jeżeli jakąś część terenu utwardzamy, no to musimy policzyć powierzchnię tego obszaru. Jeżeli chcemy nasadzić jakieś rośliny, no to te rośliny też muszą być policzone. Jeżeli chcemy postawić sprzęty do ćwiczeń w plenerze, no to musimy wiedzieć, ile tych sprzętów jest i jaką mają mieć funkcję.
funkcje. Oczywiście wiele z tych sprzętów, tych elementów można znaleźć w internecie i też sobie te koszty już nawet dokładniej niż na takim wyższym poziomie ogólności określić. I to jest właściwie tyle. Wówczas mamy projekt, mamy nasz pomysł, mamy oszacowany tę koncepcję finansowo i to, co możemy teraz zrobić, no to wejść w jedną z tych dróg. To znaczy właściwie to, co mamy do czynienia, to, co mamy pod ręką w pierwszej kolejności, no to inicjatywa lokalna lub budżet partycypacyjny, jeżeli te narzędzia funkcjonują w gminie, czyli dbamy o to, żeby nasz projekt został zrealizowany z naszym udziałem lub zgłaszamy go w procedurze konsultowania wydatków publicznych, jak to się dzieje w przypadku budżetu partycypacyjnego. Możemy też oczywiście wnioskować o zrealizowanie tej inwestycji z budżetu własnego gminy, no jednak wtedy musimy się liczyć z tym, że jest to tylko jedna z wielu inwestycji, jeden z wielu projektów, który w gminie, w mieście, na wsi, w której mieszkamy i działamy, może się pojawić, więc on będzie uwzględniony w ramach wydatków, które gmina wcześniej na działania zarezerwowała, no lub będzie uwzględniony w budżecie na kolejny rok. I tak, to właściwie tyle. Dobra, to teraz będzie czas na to, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania. Już pierwsze pytanie się pojawiło, będę tylko prosił, żeby powiększyć ten obszar. Okej. Wniosek o zmianę miejscowego planu lub studium piszemy do wójta gminy czy do rady gminy. Ile czasu organ gminy ma na odpowiedź na nasz wniosek? Czy odpowiedź musi być pisemna? Tak, wniosek o zmianę planu możemy napisać zarówno do wójta, jak i do rady. Pod względem prawnym to wygląda tak, że uchwałę inicjującą pracę nad planem czy nad studium podejmuje rada, ale potem te prace faktycznie wykonuje wójt, burmistrz, prezydent, czyli on odpowiada tak stricte operacyjnie za te działania. Jego obowiązkiem jest też gromadzenie takich wniosków i przedstawianie co najmniej raz w trakcie kadencji rady analizy takich wniosków, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, która uwzględnia Państwa wnioski. Jeżeli jest tak, że obowiązuje plan miejscowy, czy obowiązuje studium w gminie i chcemy wywołać jego zmianę, no to czas na odpowiedź wynika z przepisów ogólnych, z kodeksu postępowania administracyjnego, czyli to jest 30 dni w sytuacjach skomplikowanych, dni 60. I to jest czas na odpowiedź, to znaczy to nie jest czas na reakcję, bo nie ma obowiązku podejmowania zmiany dokumentów planistycznych. I w zależności od tego, ile gmina przeznacza pieniędzy na prowadzenie takich prac planistycznych i na zmienianie dokumentów, no to może być tak, że do tego planu przystąpi się dość szybko, to znaczy wójt przekaże projekt uchwały inicjującej Radzie w ciągu tam, nie wiem, miesiąca czy kilku miesięcy, a może być tak, że będziemy musieli czekać na te prace kilka lat, no bo tworzenie takiego dokumentu to są konkretne wydatki i konkretne pieniądze. I czy odpowiedź musi być pisemna? Ojej, nie wiem, czy musi być pisemna. To jest pytanie do prawnika, który się zajmuje prawem administracyjnym. O ile dobrze wiem, no to wnioskiem do urzędu jest każda informacja, którą państwo skierujecie, czyli z państwa strony to też może być informacja ustna, no ale urząd przeważnie odpowiada na piśmie. Ale czy musi na piśmie, to tego, przyznam się szczerze, nie wiem. Jeżeli istnieje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, to też można złożyć w formie uchwały mieszkańców. O, przyznam się szczerze, nie rozumiem pytania.
Aha, czy, dobrze, to jest pytanie nawiązujące do poprzedniego. Czy można projekt uchwały inicjującej pracę nad planem miejscowym złożyć jako inicjatywę mieszkańców? Oczywiście można. Uchwała inicjująca pracę nad planem miejscowym to jest uchwała jak każda inna. To znaczy ona nie, ona w niczym nie jest specyficzna, tylko pod względem zawartości, więc może być tak, że jakby propozycja pracy nad planem miejscowym wyjdzie od państwa. W przypadku uchwały inicjującej ważne jest tylko to, żeby przy jej tworzeniu, pisaniu pamiętać o tym, że z tej uchwały musi wynikać jasno, jakiego obszaru prace planistyczne mają dotyczyć. Czyli trzeba określić granice przyszłego planu miejscowego. Ale myślę, że zasadniczo nie ma przeszkód ku temu, żeby jeżeli taka procedura w państwa gminie jest, no to żeby w ten sposób taką uchwałę na sesję rady wprowadzić. Konsultacje ogłaszane przez urząd wcale nie muszą być obligatoryjne. Urząd może się wypiąć. Co do projektu inicjatywy lokalnej, dodatkowo można podać, że będziemy po zakończeniu projektu dbać o prawidłowy stan wykonania prac. Więc tak jakby odnosząc się do samej inicjatywy lokalnej, tak oczywiście możecie państwo wskazać, że będziecie dbać o prawidłowy stan wykonywanych prac. No tutaj to tak naprawdę od państwa woli inwencji zależy, na czym będzie polegała ta praca wolontaryjna w przypadku realizacji inicjatywy lokalnej. I decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Skąd i jak się dowiemy, że takie decyzje są w opracowaniu? Jak monitorować pojawienie się wniosku inwestora o decyzję? To, czy dany teren jest objęty decyzją o warunkach zabudowy i czy trwa procedura o wydanie takiej decyzji, czyli czy wpłynął wniosek, no tego się państwo możecie dowiedzieć, ponieważ jest to informacja publiczna. Znaczy, jeżeli wniosek złożyła osoba fizyczna, no to nie możecie mieć wglądu do danych tej osoby, ale wszystkie ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, no to jest przestrzeń informacji publicznej. Także jeżeli chcecie dokładnie przebadać teren, którym się interesujecie, na którym chcecie działać albo którego zmiany was interesują, no to składacie wniosek o dostęp do informacji publicznej, no i uzyskujecie takie informacje. Jeżeli decyzja została wydana, no to dostajecie wówczas decyzję o warunkach zabudowy, czyli macie informację o tym, na jaką funkcję może być ten teren przeznaczony i jakie parametry dla tej inwestycji ustalono. Czyli nie wiem, przykład, budowa 4 domów mieszkalnych wielorodzinnych, czyli 4 takich bloków, to będzie wynikało z decyzji, czyli będzie ustalona ta funkcja, będzie wskazane, jakiej wysokości mogą być te obiekty, jakie będą miały dach, kąt nachylenia połaci i tak dalej. Także tego możecie się państwo dowiedzieć z urzędu. W prawie administracyjnym obowiązuje zasada pisemności. Czyli mamy odpowiedź. Czy mamy cyklicznie zadawać pytania? Dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, to będę prosił o doprecyzowanie, czy chodzi o to, czy państwo macie cyklicznie zadawać pytania w trakcie naszej rozmowy, czy cyklicznie zadawać pytania dotyczące decyzji o warunkach zabudowy. Jakby odpowiadając i domniemując, że dotyczy to, czy macie cyklicznie zadawać pytania w sytuacji jakby zagrożenia jakąś niekorzystną inwestycją, no to tak, jeżeli państwu zależy na tym, żeby monitorować regularnie sytuację budowlaną na danym terenie, no to warto co jakiś czas dopytywać o to, czy decyzje zostały wydane, czy nie. Może być też tak, i to warto sprawdzić, że czy gmina nie ma geoportalu, takiej przeglądarki mapowej, na której decyzje o warunkach zabudowy się pojawiają. Duże miasta takie przeglądarki mają, mniejsze gminy nie zawsze, ale warto
warto tego poszukać, czy nawet w urzędzie o to zapytać, bo może być tak, że taka odpowiednia warstwa w przeglądarce mapowej jest i ona jest regularnie zasilana nowymi danymi i wówczas Państwo nie musicie wysyłać wniosku do urzędu, no tylko swoją wiedzę opieracie na analizie materiałów dostępnych w internecie. Czy jest możliwość zmiany studium i planu dla takiej sytuacji? Działka leży w parku krajobrazowym nad jeziorem w strefie 100 metrów od jeziora. W studium tereny są to tereny rolno-leśne, w planie las lub tereny do zalesienia. Pan chciałby zmienić tam plan, żeby była turystyka żeglarska. Gmina nie ma nic przeciwko, ale RDOŚ nie chce się zgodzić. Literalnie czytając ustawę w strefie 100 metrów... Można elementy architektury służące turystyce wodnej. RDOŚ mówi, że ma opinię z GDOŚ-u o tym, że okej, można na przykład przystań żeglarską, ale budynek na przykład wiata na łódki hangar czy tym podobne już poza strefą 100 metrów. Ojej, to jest sytuacja, ten opis jest niewystarczający, żebym mógł odpowiedzieć na to pytanie. Musiałbym dostać do ręki ten plan miejscowy i zobaczyć dokładnie, jakie są zapisy w tym dokumencie. Co do zasady, każdy plan można zmienić, ale tak, mamy do czynienia z parkiem krajobrazowym. Parki krajobrazowe, dla parków krajobrazowych sporządza się plany ochrony i plany ochrony określają warunki, między innymi warunki sytuowania nowej zabudowy czy nowych elementów zagospodarowania terenu na działkach, więc warto taki plan ochrony wcześniej przejrzeć. No ale do planu też miejscowego trzeba zajrzeć, ponieważ on konkretyzuje często zapisy planów ochrony. Chciałbym zainicjować budowę wiaty rowerowej na miejscowym blokowisku. Do kogo w pierwszej kolejności powinienem skierować swe kroki? Którą drogę postępowania bym polecał? Budowa wiaty rowerowej. Od czego? Znaczy... Zacząłbym od tego, że namierzyłbym wydział w urzędzie, który odpowiada za zagospodarowanie terenów publicznych. Przeważnie to jest wydzielona jednostka w urzędzie, typu, nie wiem, miejski zarząd budynków mieszkalnych albo zarząd terenów publicznych. No trudno mi powiedzieć, bo to trzeba wyszukać w urzędzie albo po prostu zadzwonić na telefon ogólny i się tego dowiedzieć. Zapytałbym w tej jednostce, czy mają jakiekolwiek plany związane z przebudową tego terenu. No jeżeli tak, no to poprosił o uwzględnienie tego pomysłu w planowanej inwestycji, a jeżeli nie, to po prostu zawnioskował o wykonanie tej inwestycji, jeżeli to będzie możliwe. Jeżeli jest opcja taka, że w państwa, czy w pana gminie, czy w pana mieście istnieje procedura budżetu partycypacyjnego, to proszę taki wniosek złożyć. To jest akurat taki dobry przykład inwestycji, która może powstać w ramach budżetu partycypacyjnego, czyli może być zgłoszona jako pomysł inwestycji, która będzie służyła w przyszłości mieszkańcom. No i znam takie przykłady, gdzie w miastach realizowano właśnie wiaty rowerowe albo wręcz całą infrastrukturę rowerową jako projekt wynikający z procedury budżetu partycypacyjnego. I tutaj podrzucam przykład od razu Radomia. Proszę popatrzeć, jak dobrze w tym mieście rozwija się infrastruktura rowerowa w wyniku wniosków środowiska rowerowego. Wniosków składanych właśnie do budżetu partycypacyjnego i wybieranych przez mieszkańców. Bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców w uliczce przy szkołach. Wniosek o na przykład położenie poduszki berlińskiej na ulicy. Gdzie jest możliwość składania takich wniosków? Jeżeli droga jest publiczna, to drogą zarządza zarządca drogi i to jest tak, że to jest przeważnie wydzielona jednostka w gminie, przy czym trzeba sprawdzić, czy to jest fakt
praktycznie droga gminna. Czyli jakby w pierwszej kolejności zadzwoniłbym do urzędu, dopytał o to, kto zarządza drogami w gminie, w mieście i skontaktował się z tą jednostką, czy z tym wydziałem. Zapytał, czy ta droga, o której pan myśli, jest drogą należącą do gminy, bo może być tak, że należy do powiatu albo do województwa i wówczas trzeba kierować swój wniosek do powiatowego zarządu dróg albo do wojewódzkiego zarządu dróg. I wybrałbym się na spotkanie z tą częścią, czy z tym zespołem, który zajmuje się remontami dróg i porozmawiał z nimi o tym, czy jest możliwość przebudowy czy montażu dodatkowych elementów w pasie drogowym. Ale to zarządy dróg są za to odpowiedzialne, tylko w pierwszej kolejności trzeba namierzyć właściwy, czyli ten, który daną drogą zarządza. Chodzi o monitorowanie pojawiania się wniosku o decyzję, no to tak jak mówiłem, albo robimy to w ten sposób, że składamy cyklicznie wnioski o dostęp do informacji publicznej i wydobywamy te decyzje o warunkach zabudowy albo wnioski o decyzję, no albo kierujemy naszą uwagę na geoportal, jeżeli taki geoportal faktycznie gmina posiada, ponieważ decyzje o warunkach zabudowy wydają organy gminy. Gmina zaniedbuje zadania ustawowe odnośnie dbania o stan nieruchomości będących pod jej opieką. Szkoła, klub sportowy, nie są prowadzone remonty. Gdzie i jak wywieramy wpływ na gminę, aby pojawił się budżet na remont szkoły lub klubu sportowego? To jest tak, że na zasadach ogólnych, to znaczy Państwo możecie wnioskować o przeprowadzenie konkretnych inwestycji, no ale to są tylko wnioski, tak? To znaczy, tak jak Pan wskazuje, no jest to zadanie gminy, żeby na przykład dbać o stan szkół, które do gminy należą, czy nie wiem, szkoły podstawowej i zabudowań klubu sportowego. No i gmina realizuje te zadania w ramach dostępnych środków, no i ponosi odpowiedzialność przed wyborcami w trakcie wyborów i tyle, więc możecie Państwo jakby skierować swoje wnioski do urzędników, czy jakby sygnalizować im tę sytuację, no ale nie ma żadnej procedury prawnej, takiej inwestycyjnej, żeby przyspieszyć ten proces. Możecie, jeżeli jest, nie wiem, budżet partycypacyjny, złożyć taki projekt i spotkałem się z takimi działaniami, które jakby wywołują sami mieszkańcy w zakresie remontu ogrodzenia szkoły i tak dalej. No ale jeżeli takiej procedury nie ma, no to jest to zwykłe zadanie gminy, takie jak każde inne. No i wójt, burmistrz, prezydent ponosi odpowiedzialność za wykonanie budżetu przed radnymi, no a nie przed państwem, tak? Czyli jakby państwo możecie jako mieszkańcy składać wnioski, możecie pytać radnych o tę sprawę, żeby oni składali interpelacje, ale to są narzędzia jakby pozaarchitektoniczne. Co robić w przypadku, gdy nie zgadzamy się z planem zagospodarowania zielonego terenu i budową inwestycji, która popiera większość radnych i prezydent? Rozumiem, że planem... Okej. Tak, to musiałbym więcej wiedzieć. Czy to chodzi o to, że jest to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest obowiązującym dokumentem prawnym i w ślad za nim mają być prowadzone jakieś inwestycje, czy chodzi o to, że gmina sporządza jakąś koncepcję architektoniczno-urbanistyczną i państwo nie zgadzacie się z tymi ustaleniami. Jeżeli jest obowiązujący plan miejscowy, to możecie Państwo złożyć wniosek o jego zmianę. Radni oczywiście mogą ten wniosek odrzucić i nie podjąć uchwały o zmianie takiego planu. Jeżeli to jest koncepcja realizowana w ramach jakichś tam powiedzmy działań urzędu, no to też możecie na zasadach ogólnych składać wnioski o wstrzymanie jakiejś inwestycji czy zmianę jej zakresu przestrzennego albo wprowadzenie innych urządzeń na
na terenie, no ale wójt czy burmistrz nie ma obowiązku się do państwa wniosku przychylić. Także jakby nie ma drogi architektonicznej, czy takiej prawno-architektonicznej w tym przypadku, no tylko jest kwestia jakichś takich działań społecznych, czy nacisku poprzez radnych. No niestety nic więcej nie mogę tutaj w takiej sytuacji poradzić. Pytanie z serii pośrednich. Jak pan sądzi, czy radni powinni składać wnioski w ramach budżetu obywatelskiego? Czy tę praktykę można przyjąć za normę? Czy raczej rolą radnego jest wspomaganie, informowanie i zachęcanie mieszkańców? Tak, to jest faktycznie pytanie z serii pytań niearchitektonicznych. Nie wiem. No, ja sobie wyobrażam budżet obywatelski jako jednak inicjatywę mieszkańców i mam problem nie tylko z tym, że wnioski składają radni, ale również z tym, że dotyczą one realizacji takich standardowych zadań, które należą do obowiązków miasta, jak na przykład remont płotu szkoły. I jednak chciałbym, żeby przynajmniej na tym etapie rozwoju tego narzędzia, jakie mamy teraz, żeby te projekty z budżetu obywatelskiego dotyczyły zaspokajania istotnych potrzeb mieszkańców. Jeżeli mówimy o przestrzeni, to jakichś takich potrzeb inwestycyjnych, na przykład, nie wiem, urządzania poszczególnych obszarów w parku i dostosowania ich do potrzeb ludzi, którzy mieszkają wokół. Pan X chciałby zorganizować turniej piłkarski na boisku gminnym. Na piłkochwytach nie ma siatek. Czy kupując siatkę do piłkochwytów oraz kupując z własnych środków inne drobne elementy do boiska, chorągiewki, narożne, malowanie linii boiska, należy zgłosić do urzędu gminy? No tak, co do zasady należy zawsze kontaktować się z właścicielem terenu. No i ja rozumiem, że moje słowa mogą prowadzić do jakiegoś tam absurdu, ale jakby no jestem zwolennikiem tych ścieżek legalnych działania, więc na miejscu pana X skontaktowałbym się z tym, kto włada tym terenem, kto jest właścicielem tego boiska i z nim ustalił kwestię montażu. W przypadku urządzeń sportowych, rekreacyjnych ważne jest to, że duża część z tych elementów jest zatestowana i gwarancja związana z konserwacją tych elementów jakby jest ważna tylko wtedy, kiedy w odpowiedni sposób się te elementy użytkuje. Więc warto byłoby porozmawiać z tym, kto zarządza tym boiskiem, ustalić, co dokładnie jest potrzebne i wówczas działać. Czy należy przekazać do urzędu gminy, czy można te elementy zachować dla siebie? Ojej, to przyznam się szczerze, że to już jest zbyt skomplikowane pytanie dla mnie. Nie wiem, jakie konsekwencje prawne wiążą się z tym, że państwo przekazujecie taką siatkę do urzędu gminy. Jestem tylko architektem, także nie wiem, co w takiej sytuacji zrobić i co państwu doradzić. Czy inicjatywę lokalną można podjąć z osobami niepełnoletnimi, dziećmi i młodzieżą, czy mogą stać się oni grupą docelową podejmowanej inicjatywy? To jest do sprawdzenia, jak działa inicjatywa lokalna w państwa gminie, więc jeżeli ona jest, to proszę dopytać o regulamin funkcjonowania tej inicjatywy. Czy jeśli gmina z gminnej analizy wynika, że nie ma potrzeby na nowe tereny mieszkaniowo-jednorodzinne, to czy jest szansa, że jeśli dany mieszkaniec chciałby wnieść o zmianę planu, na przykład z roli na mieszkaniową, to nawet przy uchwaleniu planu z taką zmianą wojewoda nie uchyli nowego planu zmieniającego na tereny mieszkaniowe? Czy w ramach tego, że ma analizy nie ma zapotrzebowania na nowe tereny mieszkaniowe, tereny gminy w ogóle nie może nawet przystąpić do takiej zmiany? To jest pytanie bardzo, bardzo rozbudowane i jakby wymaga, powiedziałbym, bardzo rozbudowanego tła. Taką analizę, o której pan mówi, sporządza się na potrzeby studium i w studium się określa maksymalny obszar terenów do zabudowy. I jeżeli z tej analizy wyjdzie, że w gminie nie ma zapotrzebowania na nowe obszary,
inwestycyjne, to takich nowych obszarów się nie wyznacza. I jeżeli plan miejscowy będzie sporządzony dla jakiegoś obszaru, gdzie studium takiego obszaru do zabudowy nie przewiduje, no to gmina nie może wskazać, że będzie to teren do zabudowy i trzeba zmienić studium. No jeżeli w trakcie zmiany studium okaże się, że jakby no dalej te trendy demograficzne, gospodarcze są negatywne, no to jednak nie naciskałbym na gminę, na urząd, żeby ten zakres terenów inwestycyjnych rozszerzać, no bo jest to po prostu nieracjonalne, tak? To znaczy trzeba też o tym pamiętać, że no po pierwsze poruszamy się w jakiejś rzeczywistości demograficznej i rozbudowa, rozszerzanie terenów pod zabudowę nie może następować w nieskończoność. Już w tym momencie mamy rezerwy w studiach, które pozwalałyby zasilenie kraju kolejną grupą ludzi, która już tak dużą jak w kraju mieszka, ale z drugiej strony rozbudowa terenów inwestycyjnych, czyli takie tworzenie nowych terenów pod zabudowę wiąże się z tym, że jakby no ta infrastruktura gminna do jej obsługi musi się też pojawić. To są konkretne pieniądze na drogi, na sieci infrastruktury technicznej i tak dalej. No, dziękuję bardzo. Przekażę projektantce tych slajdów i informacje o tym, że spełniały swoją funkcję i że są świetne. Czy jest możliwość ingerencji w proces projektowy danej inwestycji przez radnych? To też jest pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi. No, konkretne inwestycje przygotowują urzędnicy, czyli de facto wójt, burmistrz, prezydent, i proces tworzenia tej dokumentacji trwa powiedzmy tam miesiąc, kilka miesięcy i tak dalej. No i w jego trakcie projektanci często mają obowiązek konsultowania zaproponowanych rozwiązań z urzędem. No, kto bierze udział w tych spotkaniach, no to trudno powiedzieć. No, może być tak, że jakby prezydent zaprasza na spotkania radnych, czy wójt, burmistrz zaprasza na spotkania radnych i razem z nimi rozmawiam o konkretnym projekcie. Może być tak, że urzędnicy to robią samodzielnie, może być tak, że rozpisywane są konsultacje społeczne, ale no nie ma jednej drogi, która by nakazywała albo zakazywała radnym udział. Czy budżet obywatelski, fundusz sołecki wydzielany w ramach budżetu gminy to samo? To są bardzo zbliżone do siebie mechanizmy, ale to nie jest to samo. Fundusz sołecki, jak sama nazwa wskazuje, działa w sołectwach, czyli w takich gminach, gdzie jednostki pomocnicze to sołectwa, i działanie funduszu sołeckiego jest trochę inaczej oprzyrządowane prawnie, ale z punktu widzenia mieszkańca funkcjonuje w sposób bardzo zbliżony, czyli jakby mieszkańcy decydują o, czy konsultują wydatkowanie pieniędzy z tych publicznych pieniędzy przeznaczonych na jakieś działania inwestycyjne, działania konserwacyjne i projekty społeczne. Co do praktyki, no to budżety obywatelskie, budżety partycypacyjne pojawiają się przeważnie w większych miastach, w większych ośrodkach miejskich. Fundusze sołeckie są zasadniczo, chociaż też nie zawsze, związane z obszarami wiejskimi. Brakuje miejsca na parking Park and Ride przy nowo powstającej stacji metra Targówek w Warszawie. Dlaczego na drodze publicznej wojewódzka chcielibyśmy przekształcić jeden pas trzypasmowej jezdni, przekształcenie na parking dla mieszkańców miejscowości podwarszawskich i dla bezpieczeństwa ograniczyć prędkość? Jak ingerować w drogę wojewódzką? W przypadku miast na prawach powiatu,
Takim miastem, jest Warszawa. Drogami powiatowymi, wojewódzkimi, gminnymi zarządza prezydent tego miasta, więc należy się zwrócić do zarządcy drogi. W Warszawie jest to zarząd dróg miejskich i to ich należy pytać o zdanie na temat takiej koncepcji. Czy konkurs plastyczny dzieci jest dobrym rozwiązaniem planu zagospodarowania placu? To zależy, tak. Jakby jest to fajne narzędzie animacyjne, które może wspomóc naszą pracę warsztatową. Jeżeli jest odpowiednio prowadzony ten konkurs, może być też elementem projektowania, może jakby dawać nam konkretne informacje projektowe i zasilać nasze działania architektoniczne, ale myślę, że niekoniecznie to powinien być jedyny sposób pracy z przestrzenią. Warto takie działanie wpleść w całą strukturę, innych działań, skierować uwagę na potrzeby osób w różnym innym wieku niż osoby najmłodsze, no i konsultować rozwiązania ze wszystkimi. No ale faktycznie no, dzieci to też jest ważna grupa użytkowników przestrzeni miejskiej, więc ich zdanie też należy uwzględnić. Czy w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano możliwość budowy w gminnym planie elektrowni wiatrowych? Do dnia dzisiejszego nie zostały one jednak wybudowane. Budowa elektrowni na podstawie obowiązujących planów ze względu na niezachowane odległości byłaby sprzeczna z ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Czy w tej sytuacji mieszkańcy mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę planów, czy pozostaje jedynie zaskarżenie planu miejscowego do sądu administracyjnego? To też nie jest prosta sprawa, bo ustawa, która reguluje sytuowanie siłowni wiatrowych, się zmieniła. Zostały wprowadzone nowe wartości tych odległości minimalnych zabudowy od siłowni, ale też istnieją przepisy przejściowe, które mówią o tym, że czy dopuszczające jakby możliwość sytuowania zabudowy w mniejszych odległościach niż te nowe wprowadzone przez ustawę, jeżeli plan miejscowy to dopuści. Więc jakby musiałbym wiedzieć, o jakie odległości chodzi, czy te wynikające ze starych przepisów, czy z obecnie obowiązujących, ale co do zasady, Państwo możecie zawsze składać wnioski o zmianę planów miejscowych, o zmianę studium również i tak jak już wspominałem wcześniej, właściwie w trakcie wykładu, raz w trakcie trwania, minimum, co najmniej raz w trakcie trwania kadencji Rady Gminy, burmistrz, prezydent ma obowiązek pochylić się nad tymi wnioskami. Nazywane jest to analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i jakoś do tych wniosków się ustosunkować. Jeżeli będzie tak, że wójt uzna, że warto ten plan zmienić, że trzeba, że jest to ważne i istotne, no to wówczas do takiego planu przystępuje, przekazuje projekt uchwały na sesję Rady Gminy i trwają prace nad tym planem. Co do zaskarżania planu miejscowego do sądu administracyjnego, no to Państwo musicie wykazać interes prawny, żeby plan zaskarżyć i dowieść, że został on sporządzony niezgodnie z prawem. No jeżeli jest taka sytuacja, że sąd stwierdzi, że tak, że z jednej strony Państwo macie ten interes i że istnieje tutaj podejrzenie, że faktycznie ten dokument powstał niezgodnie z prawem, no to tę sprawę rozpatrzy. Ale ten opis jest zbyt skromny, żebym mógł odpowiedzieć jakoś tak bardzo konkretnie. Czy warunki zabudowy na farmę fotowoltaiczną można uzyskać na podstawie decyzji o warunkach, czy koniecznie trzeba zmienić pod to studium?
Rozumiem, że pytanie dotyczy pozwolenia na budowę i czy na tej podstawie, czy można sytuować. Tak, no, to zależy, co Państwo rozumiecie przez farmę fotowoltaiczną. I ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje na odpowiednią moc takich urządzeń fotowoltaicznych i mówi o tym, że urządzenia o mocy powyżej jakiejś wartości muszą, czy obszary lokalizacji takich urządzeń muszą być wyznaczone w studium, no i co za tym idzie w planie miejscowym, więc to zależy od typu inwestycji. Tak, i faktycznie teraz widzimy, że jedno pytanie nam uciekło. Co robić w sytuacjach, kiedy w przestrzeni gminy pojawia się wiele rozwiązań niezgodnych z planem? Kto odpowiada za realizację planu? Jakie są konsekwencje dla tych, którzy przepisów zapisanych w planie nie respektują? Tak, to też pytanie trudne. Najpierw fakty. Plan miejscowy uchwala Rada Gminy. Za egzekwowanie właściwego sposobu stosowania tych przepisów odpowiada starosta, bo to starosta wydaje pozwolenie na budowę lub odmawia wydania pozwoleń na budowę. I to on jest tym organem, który zagląda do planu i sprawdza, czy te inwestycje, które powstają, są z tym planem właśnie zgodne. Jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś wykona, znaczy co do zasady nie powinno być tak, że pozwolenie na budowę jest niezgodne z planem. To musiałoby się zadziać, no już naprawdę mówiąc tak kolokwialnie, cuda, żeby taka sytuacja zaszła, albo ktoś musiałby popełnić po drodze błąd. Bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że ktoś realizuje inwestycje niezgodnie z pozwoleniem na budowę, tak? Że jakby pozwolenie na budowę uzyskuje na jedno, a potem w przestrzeni fizycznie powstaje drugie. Jeżeli tak jest, no to możecie Państwo interweniować u powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli jest tak, że inwestycja, która powstała, jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, no to wówczas inspektor już swoimi środkami działa, albo wydaje nakaz rozbiórki, albo doprowadzenia do zgodności z planem i tak dalej. Tych dróg tutaj jest bardzo dużo. Nakłada też, ma możliwość nałożenia też kar finansowych. Ale to, tak jak mówię, no, trzeba zobaczyć konkretny plan, konkretną inwestycję i konkretną przestrzeń. Może być też tak, że i żeby tak jakoś zniuansować moją odpowiedź, że do planu miejscowego są powpisywane, to jest dość powszechna praktyka, ograniczenia, których się nie da wyegzekwować. Na przykład z czym się spotkałem kiedyś, że plan miejscowy ustalał warunki dotyczące sposobu realizacji ogrodzeń nie od strony dróg publicznych, tylko na przykład wnętrza działki, tak? Czyli ustalał, w jaki sposób będą realizowane ogrodzenia pomiędzy działkami poszczególnych właścicieli nieruchomości. No i tego nie ma jak wyegzekwować, tak? To nie podlega kontroli budowlanej, więc nawet jeżeli są takie ustalenia w planie, to nie można tego, nie ma procedury, nie ma drogi wyegzekwowania tego, żeby faktycznie w rzeczywistości tak te obszary były ukształtowane. Podobnie jest z kolorystyką elewacji. W przypadku pierwszego projektu budowlanego, który zgłaszamy do urzędu, no to kolorystykę elewacji wskazujemy, no ale jeżeli po prostu chcemy przemalować nasz dom, odświeżyć jego kolor, no to już nie zgłaszamy tego nigdzie, ponieważ nie ma takiej procedury prawno-budowlanej jak zgłaszanie zmiany kolorystyki elewacji, chyba że wiąże się to z ociepleniem elewacji. No i wówczas może być tak, że jakby plan ustala jedno, a w rzeczywistości dzieje się drugie. Także może być też tak, że to nie do końca jest naruszenie przepisów prawnych, tylko problemem jest to, że nasze prawo urbanistyczne jest dziurawe.
Od czego trzeba zacząć, by rozpocząć budowę nowej świetlicy wiejskiej? Jest grunt, czyli mamy grunt, który należy do gminy i chcemy taką świetlicę stworzyć. No tak, no to pierwsze, co trzeba się dowiedzieć, to tak jakby czego potrzebujemy. Świetlica wiejska to może być bardzo dużo rzeczy, czyli fajnie byłoby przegadać kształt tej inwestycji, jaki to ma być obiekt, jaki duży, co ma się w środku pomieścić i pomyśleć o zagwarantowaniu pieniędzy na projekt w budżecie gminy lub właśnie zagwarantowanie środków z Funduszu Sołeckiego na wykonanie dokumentacji budowlanej. Świetlica będzie budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego i to będzie budynek, którego realizacja wymaga pozwolenia na budowę, czyli będziecie Państwo musieli pomyśleć o sfinansowaniu tego projektu i kiedy ten projekt będzie już wykonany, to później rezerwować środki na realizację tej świetlicy. No ale tak jak mówię, w pierwszej kolejności ważne jest to, żeby przygotować taki projekt architektoniczny, który w przyszłości będzie podstawą do wykonania preliminarzu kosztów, tak, do kosztorysowania i określenia tego, ile faktycznie pieniędzy potrzebujemy na działania budowlane. A co jeśli sama gmina łamie MPZP, na przykład wprowadzenie ruchu na ulicę określoną w MPZP jako strefa piesza, albo wynajmuje powierzchnię na miejskim parkingu pod reklamę niezgodne z planem? Tak, pierwsza część może być... Chciałbym kiedyś mieć przestrzeń na to, żeby jakby jedno pytanie rozpakować w półtorej godziny. Jeżeli chodzi o układ drogowy, to sytuacja jest skomplikowana, bo oprócz tego, że mamy cały system planowania przestrzennego i tam powiedzmy to jest lepiej lub gorzej ustrukturyzowane, mamy poszczególne etapy i jakieś formy zależności pomiędzy decyzjami a dokumentami, to mamy jeszcze całą sferę specustaw. Jedną ze specustaw jest specustawa drogowa, której działanie może polegać na tym, że jakby realizujemy drogi niezgodnie z tym, co jest ustalone w planach miejscowych. Czyli może być taka sytuacja, że w planie miejscowym mamy przeznaczony teren pod realizację przestrzeni pieszej, placu, deptaku, a na przykład specustawą drogową realizowana jest rozbudowa drogi. Może tak być. Może być też tak, że mamy taką przestrzeń, która funkcjonuje jako obszar komunikacyjny. Plan miejscowy wyznacza jej docelową funkcję jako deptaku, no ale plan miejscowy nie jest nakazem realizacji konkretnych działań, czyli jakby te przepisy zadziałają dopiero wtedy, kiedy ktoś będzie chciał podjąć działania związane z przebudową tej ulicy, czyli do momentu, kiedy ta ulica nie będzie remontowana, przebudowywana, przekształcana, no to będzie funkcjonowała w takim stanie, w jakim jest. Co do reklam, które są niezgodne z planem, no to tak jak mówię, no, do tego właściwy jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i to nie ma znaczenia, kto przepisy planu łamie. Inspektor powinien w tej sytuacji interweniować. Jeżeli ktoś wniósł o warunki zabudowy, a spełnia wszystkie warunki przewidziane w ustawie do wydania pozytywnej decyzji, ale sąsiedzi złożyli sprzeciwy, nie chcą w sąsiedztwie zabudowy, to czy może to wpłynąć na treść decyzji pozytywna, negatywna? A nawet jeśli gmina ze względu na protesty wyda negatywną, to czy SKO przez to nie uchyli tej decyzji? To jest pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi. Jeżeli jest tak, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i sąsiedzi wnoszą sprzeciwy, no to urząd ma obowiązek zbadania, skąd te sprzeciwy się wzięły i czy one są sensowne, tak?
więc może być taka sytuacja, że jakby na tej podstawie urząd napisze, że nie wiem, że wprowadzenie takiej inwestycji stwarza realne zagrożenie środowiskowe i tak dalej, i poda konkretne argumenty na rzecz uchylenia takiej decyzji, wydania decyzji odmownej, tak? No to taką decyzję wydaje, ale oczywiście jest zawsze takie ryzyko, że SKO nie, jakby nie przychyli się do argumentacji urzędu, także to, co pan pyta, to nie jest automat prawny. To już jest kwestia konkretnego ustalenia, jak to wygląda w danej sytuacji, ale co do zasady zawsze trzeba liczyć się z tym, że decyzja odmowna może trafić do samorządowego kolegium odwoławczego i SKO może nie zgodzić się z argumentacją gminy, która decyzję negatywną wydaje. W Poznaniu i w przypadku Poznania i stadionu, o którym wspominałem w swojej prezentacji, było tak, że miasto jakby chciało bronić się przed tą inwestycją, wydając decyzję negatywną. Wyczerpana została droga skarżenia tej decyzji negatywnej, czy właściwie miasto nie jest stroną postępowania, więc nie mogło zaskarżyć decyzji, która była ostatecznie dla społeczności miejskiej niekorzystna. I wtedy w postępowanie włączyły się stowarzyszenia i te stowarzyszenia jakby ciągnęły sprawę dalej. Więc nawet jeżeli się okaże tak, że SKO uchyli decyzję odmowną, decyzję o odmowie w ustalenia warunków zabudowy, no to potem można jeszcze dalej w tej kwestii interweniować, ale musi to robić podmiot, który ma interes prawny, albo mieszkańcy gruntów sąsiednich, albo organizacja pozarządowa. Co to są opinie środowiskowe i kiedy się je stosuje? Czy dokonuje się jakichś analiz wpływu nowych inwestycji na środowisko, na sąsiedztwo? I co z tego wynika? No tak, jest ustawa, która to reguluje i wyznacza listę inwestycji, które mogą oddziaływać znacząco na środowisko zawsze lub potencjalnie, i inwestycje, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, i część inwestycji, która potencjalnie może znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia całej procedury oddziaływania na środowisko. To jest tak, że ten raport środowiskowy ocenia wszystko to, o czym pani mówi, tak? Czyli jakby określa, w jaki sposób dana inwestycja wpłynie na daną przestrzeń, wpłynie na stan środowiska, wpłynie na jakość życia mieszkańców. I jeżeli jest sporządzona taka procedura oceny oddziaływania na środowisko, no to ta prognoza, przepraszam, ten raport podlega konsultacjom, podlega wyłożeniu do publicznego wglądu i państwo możecie się z tym dokumentem zapoznać, wnosić uwagi, bo cała ta procedura jest procedurą publiczną. Podobna sytuacja jest w przypadku planowania przestrzennego. Plany miejscowe wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, studia uwarunkowań również, i wówczas ten raport się nazywa prognozą oddziaływania na środowisko, i tak samo bada się kwestie hałasu, zanieczyszczenia środowiska, natężenia chociażby ruchu i tak dalej, chociaż to jest kwestia też bardziej badań komunikacyjnych. No i w oparciu o to jakby podejmuje się dalsze decyzje planistyczne, to też jest upubliczniane i podlega państwa ocenie jako mieszkańców uczestniczących w konsultacjach. No nie jest tak, że jakby negatywny wpływ na środowisko jest podstawą do zablokowania od razu działalności inwestycyjnej. To jest tak, że jakby godzimy się na to, że budowane są inwestycje znacząco oddziałujące na środowisko, jak na przykład, nie wiem, różnego rodzaju fabryki, obiekty przemysłowe, elektrownie, elektrociepłownie i tak dalej, no bo zyski związane z funkcjonowaniem takich obiektów są, przewyższają te straty czy te negatywne elementy
które się w przestrzeni pojawiają. No ale tak jak mówię, no, Państwo możecie to samodzielnie ocenić, zaglądając do tych raportów, więc no, nie wiem, jak bardziej dokładnie odpowiedzieć na pytanie, co z tego wynika, tak? Czyli jakby no, z tego z raportu możecie Państwo wyczytać, jak dana inwestycja na środowisko oddziałuje. Możecie na podstawie tego jakby wnosić konkretne uwagi, wnioski związane z daną inwestycją czy z danym dokumentem planistycznym. No i to może być podstawa Państwa argumentacji. Czy postawienie jałowki jako elementu małej architektury wymaga pozwolenia? Nie wymaga pozwolenia, jeżeli to jest teren... I w przypadku kosza na śmieci. Kosz na śmieci, no zależy co pan rozumie przez kosz na śmieci. Jeżeli to jest taki obiekt, który... Państwo wsadzacie do ziemi i on jest jakimś fundamentem, czy jakoś jest trwale związany z gruntem, podobnie jak część ławek, która też z gruntem jest jakoś powiązana, to jeżeli to jest teren prywatny, to takiego obowiązku nie ma. Jeżeli to jest teren publiczny, to nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, ale jest obowiązek zgłoszenia robót budowlanych. Dziękuję. Rozumiem, że w ten sposób zamykamy naszą sesję pytań.